Poglądy i osądy. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zacznijmy od tych otwartych drzwi Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, gdyż właśnie poświęcone są tej ustawie, która wchodzi w niedzielę, właśnie w poniedziałku. Życie dotyczącej osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pan już dziś będzie na tych otwartych drzwiach lub przedstawiciel waszej fundacji. Dlaczego? Po co? W jaki sposób będzie, będziecie tam pomagali tym, którzy przyjdą się czegoś dowiedzieć skorzystając z tych otwartych drzwi? Będziemy jako gość tych otwartych drzwi, dlatego, że my jesteśmy świadczeniodawcą. My nie, nie realizujemy ustawy. My realizujemy to, co podpiszemy, aneks już podpisaliśmy z Narodowym Funduszem Zdrowia. A co to znaczy, Zdrowia? że jesteście świadczeniodawcą? Proszę słuchaczom wytłumaczyć, którzy no w tych wszystkich zawiłościach, ja z trudem się wyznaję, choć staram się przygotowywać do, do rozmów. Co... Co wy świadczycie? My świadczymy także zabiegi rehabilitacyjne. My prowadzimy rehabilitację ambulatoryjną i rehabilitację w oddziale dziennym dla dzieci i młodzieży. Czyli wy prowadzicie rehabilitację, wy będziecie pomagali tym osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności i wy będziecie dostawali... Dzięki tej ustawie, na przykład więcej pieniędzy teraz, tak, tak? Tak. W piątek podpisaliśmy aneks w Narodowym Funduszu Zdrowia, który mówi o tym, że zwiększa nam się o 5% środki, które wcześniej zostały, zostały się... zakontraktowane na, na rehabilitację. A jak duże to są pieniądze w przypadku funduszu w skali roku? Jaki to jest u nas fundusz, to jest te 5%, to jest około 20 tysięcy. Czyli dostaniecie 20 tysięcy na więcej. początek. Zaraz porozmawiamy. Tak ale najpierw, czy te 20 tysięcy rozwiąże w jakiś sposób sobie, na co Wy je przeznaczycie? Na dodatkowych rehabilitantów, czy na wydłużenie pracy tych, którzy dotychczas są u Was zatrudnieni, czy na przykład na rozbudowę, na doposażenie? Sal Więc na, pewno, na pewno, jeżeli pracownik ma pracować, może pracować 8 godzin. Nie może pracować 10 czy 12 godzin codziennie. Więc na pewno musimy, będziemy musieli zwiększyć zatrudnienie fizjoterapeutów po to, by móc zrealizować te zlecenia, jakie... jakie... Dacie komuś pracę, a dzięki tak temu dacie, dacie chorym pomoc. Tak jest. To chyba dobrze. Dobrze, dobrze. Trudno się znajduje rehabilitanta, fizjoterapeuta? Myślę, myślę, że dość trudno się znajduje fizjoterapeutę z doświadczeniem. Dlatego, że, że w Każda osoba niepełnosprawna, zwłaszcza osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, nie może nie może być rehabilitowana w sposób, że tak powiem yy, uniwersytecki, czyli ty, tylko z tej wiedzy, którą się zdobywa na studiach. A o jaką dodatkową wiedzę jeszcze no, chodzi? No jeszcze są różne kursy uzupełniające, yy, różne metody rehabilitacyjne, o których na studiach się mówi, ale to trzeba... Yy, poczuć w rękach. Poczuć w rękach. O, pan trzeba, teraz właśnie to, rusza tak palcami, jest. domyślam się to tego. Trzeba, to trzeba... Czyli w innymi tej... słowy, to nie jest tak, że się zatrudni świetnie absolwenta po y, Politechnice z samym szacunkiem do, tak. do jakości uczenia tam, to musi być osoba doświadczona. Trudno o takie osoby na polskim no rynku? Jest dość trudno, dlatego, że y, my, my, może jeszcze jedno zdanie powiem. Proszę. Y, rozchodzi się o to, że my Nawet zatrudniamy, zatrudniamy osoby bezpośrednio po, po studiach, ale one przez, nie wiem, miesiąc, dwa czy trzy muszą pracować razem z fizjoterapeutą doświadczonym. Czyli to jest takie dublowanie, że tak Powiem. Yy, w, ale to w i tak szybko się uczą tego, tej praktyki w trzy miesiące, to, no, to nie jest tak źle. Ale, bo oni już mają wiedzę. <laughs> wiem, 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 <laughs> także z lat studiów ją nabywają. Tak jest. I, i teraz, yy, No dobrze, ale czy te 20 tysięcy w skali roku rzeczywiście starczy. No przecież. Panie redaktorze, to nie 20 tysięcy w skali roku. To jest na początek. Jeżeli my zrealizujemy te 20 tysięcy. No bo jeżeli ktoś by pan. jeżeli pan chciałby zatrudnić za te 20 tysięcy jakiegoś rehabilitanta, to dałby mu pan zaledwie 1000 zł z hakiem na rękę nie, nie, miesięcznie. To, to, jest, no to nikt nie przyjdzie, nie, nie przyjdzie. do pracy. No więc nikt nie przyjdzie. Jeżeli Można zatrudnimy, to, to zatrudnimy fizjoterapeutę na warunkach takich, jakie fundacji istnieją do zatrudniania. No dobrze, ale macie tylko dodatkowych 20 tysięcy, skąd ale to więcej jest, pieniędzy? To Narodowy Fundusz Zdrowia w, 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 w przypadku y, może i jeszcze jedno zdanie dołożę. Proszę. My mamy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, że za zabieg, na przykład masaż, jest to zabieg, który jest wart w Narodowym Funduszu Zdrowia tak 100 punktów. Za 100 punktów mamy płacone, za jeden punkt mamy płacone złote 10, zł, czyli jak 100 punktów jest masaż, to, to mamy 111 zł, 110 zł zapłacone za, za ten zabieg. I ilość wykonanych zabiegów razy tą punktację, i to się mnoży przez te 0,10 10 i jest to wykonane wykonanie z, z tego, te, tego kontraktu. No z narod... i te 20 tysięcy szybko się skończy. Szybko się skończy, ale powiem? Narodowy Fundusz powiedział, że jest otwarta sprawa. Pula kończymy... jest otwarta, tak? tak, jest. Pula jest otwarta. Pula jest dostęp do, do tych środków. Przynajmniej w, według słów NFZ, jest y, otwarty przez cały rok. Czyli no to tak można jak, powiedzieć, hu, hu, hulaj, dusza piekła nie ma. Tak jest. Pomagajcie. Tak, pomagajcie. Czyli tylko, rozumiem, że, że teraz y, Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym. Zatrudni wielu rehabilitantów i będzie pracowała, nie wiem, 24 na dobę? No nie można 4 na dobę. Albo powiedzmy od 6 do 22. Można pracować od 6 do 22, ale żeby zatrudnić całą, cały sztab fizjoterapeutów trzeba stworzyć im gabinety. My niestety wszystkie gabinety, nie mamy wolnych pomieszczeń, które można by było przystosować. No ale skoro NFZ daje nieograniczone pieniądze. Ale tylko złoty 10 za punkt. Czyli nie, nie są to pieniądze, te pieniądze mogą być przeznaczone na inwestycje, ale jeżeli Rozumiem. zapłacimy. Rozumiem. oni płacą za usługę, natomiast tak jest. nowe gabinety i sprzęt do nich musielibyście wy sami sobie kupić. Ta, tak jest. I to jest pan, kłopot. No, Jak na, z niego wybrnąć? Yy, myślę, że to musi, to, to musi trwać. To musi trwać. Yy, my na pewno w tych w, na w tych ośrodkach, które posiadamy, Fundacja, nie jesteśmy w stanie tam jakąś inwestycję zrealizować. Może będą powstawać ośrodki, może będą i prywatni fizjoterapeuci budować, urządzać nowe ośrodki rehabilitacyjne, żeby móc przyjmować tych ludzi, którzy zgłoszą się ze skierowaniem i... i, i Panie prezesie, a gdyby pan tak ogólnie miał ocenić w kilku zdaniach y, tę ustawę, która wchodzi 1 lipca. Po pierwsze, ona jest chyba odpowiedzią, tak jak tutaj poprzedniczka pana Zusu przyznała, jest odpowiedzią na te strajki, y, które jakkolwiek się odbywały w różnej atmosferze, były wykorzystywane przez opozycję politycznie do robienia sobie sweet food i tak dalej, to jednak były chyba potrzebne i ja uświadomić myśli, władzy że... sytuację ludzi ze znacznym tak jest. upośledzeniem. Myślę, że tak, że na pewno to był. Uświadomienie władzy trzeba, to, to trzeba było. To było ustawa, która w poniedziałek wchodzi, jest odpowiedzią na to, tak? Myślę, że to jest taką szybką odpowiedzią, i myślę, że ona musi będzie musiała być modyfikowana w zależności od tego, ile osób. Ze znacznym stopniem niepełnosprawności przyjdzie teraz do, rehabilit do, do lekarza. A jak pan przewiduje? Przyjdą? I, y, ja jestem takim y, optymistą, y, że, że będzie to się działo może rozwojowo. Nie będzie to mhm. takiego na, nagłego uderzenia. To nie będzie tak, jak powódź przychodzi, jest dużo wody i zalewa wszystkich, wszystkich świadczeniodawców, które, którzy świadczą rehabilitację. Bo przecież my świadczymy rehabilitację. My działamy, Owszem, na, na, dla osób niepełnosprawnych, tylko dla jakiejś wybranej grupy, grupy dzieci niepełnosprawnych. I dorosłych niepełnosprawnych i ze znacznym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym, a także i lekkim stopniem niepełnosprawności. Te osoby, które są w fundacji, to jest ponad tysiąc rodzin takich osób. Z tego... O tym, jak funkcjonują w społeczeństwie takie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i jakiej opieki wymagają, porozmawiamy w drugiej części naszej, naszego spotkania dzisiejszego w Radio Opole 2 oraz na radioopole.pl. L. Właśnie, Szanowny Panie, powiedział Pan, że opieka nad taką osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności wymaga o wiele więcej wiedzy od rehabilitanta, od takiego fizjoterapeuty, wymaga wieloletniej albo wielomiesięcznej przynajmniej praktyki, ale czy także pewnego, pewnej takiej wiedzy, no, powiedzmy, psychologicznej, czy także takiego podejścia, przecież te osoby są specyficzne w one... Tak, one są specyficzne i na pewno y, fizjoterapeuta musi też wiedzieć o tym, y, jak, 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 y, jak, jak reagować na przykład na, na agresję. Agresję słowną nawet, nie? Bo, bo, bo fizyczną to, to osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności nie jest w stanie... Często sobie słowami niektóre rzeczy tak rekompensuje, swój żal na przykład tak, do losu, prawda? Tak, tak. więc on musi, musi te zasady, które w psychologii są zawarte o tym, jak należy się, jak należy reagować na, na taką agresję słowną, na, na, na obrażanie się, na, na fizjoterapeutę. On musi tą po prostu tak pracować, żeby osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności, czy każda osoba niepełnosprawna była z jego pracy, z jego zabiegów no, zadowolona. No i jeszcze opiekuni, bo czy ta ustawa to jest chyba też ważne pytanie, ważna kwestia czy ta ustawa zakłada jakąś formę pomocy opiekunom, którzy przecież no, poświęcają czasami całe swoje życie całe swoje. Całe swoje ja, całe swoje ambicje po to, żeby pomagać komuś bliskiemu, i to trwa lata, lata, lata. Tak. Więc, panie redaktorze, ja w tej ustawie nie znalazłem. Ja, ja nie hmm. jestem prawnikiem, więc być może, że gdzieś tam między słowami coś jest zawarte o pomocy dla opiekuna. Natomiast rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy na pewno powinny zawierać właśnie. Pochylenie się nad, nad, nad życiem opiekuna, bo ten opiekun, no tak jak pan powiedział, on, on jest, czasem też wymaga opieki. On, opieki i rehabilitacji. I rehabilitacji. Bo A w ma w sensie o rehabilitacji. No, bo, bo opieka psychologiczna to wiadomo. Ale na przykład, jeżeli ma ten osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym, siedzi na wózku i teraz z tego wózka trzeba go wyjąć, to Które rodzic osób się zużywa. Pod... Bardzo szybko się ten A Taka osoba zużywa. na ogół... Jest I, dość ciężka, ponieważ tak się nie rusza i ty. I, i, I bardzo często, no u nas w, w, widzimy to, że mamuśki ważą 40-50 kilo, a synek 18-letni waży 60 czy 70. I ona go musi podnieść, posadzić na wózku, z samochodu wyjąć, bo, bo nie ma samochodu. Tak. I oprócz pomocy finansowej, psychologicznej, potrzebuje także czasami pomoc fizjoterapeutyczną, te, tak, też, czyli rehabilitanta. Też, też. Po prostu wymasować te plecy, tak jest. znękane. A bo przy tej okazji padła też taka yy, yy, liczba, że yy, około 4% tak. społeczeństwa to są właśnie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zgadza się pan z tak, dobra zgadzam. rachuba? To mniej więcej jest dobra rachuba, dlatego że ten znaczny stopień niepełnosprawności mają dzieci, nawet i znaczy nieznaczne dzieci od 16 roku życia. To jest życia. bardzo duża, duży odsetek, bo my po prostu tych osób nie widzimy na co dzień. Dlatego tak nie, nie wiemy, to są, że to są osoby dużo, starsze, tak? też mają życzenia siedzą w domach. I, I jest mowa w ustawie o tym, że rehabilitacja domowa też może o, być świadczona, na, na, że lekarz może przepisać rehabilitację domową, ale tej rehabilitację domową no, świadczą tylko te ośrodki, które mają kontrakt na rehabilitację domową. Nie, nie mamy rehabilitacji domowej. My mamy. Ale może to też się zmieni w trakcie y, tych wszystkich y, przepisów wykonawczych, które będą towarzyszyły tak. ustawie, że ktoś przypomni sobie i dopisze. No, może tak, no te przepisy wykonawcze są potrzebne. I, i zmiana, zmiana na przykład u nas, żebyśmy mogli świadczyć, rehabilitację domową na pewno jest potrzebny samochód, który, do którego o, fizjoterapeuta zamówić. Nie za swoje pieniądze. Na to już nie dostaniecie od państwa. No właśnie. Czyli kilkadziesiąt tysięcy dodatkowo. Tak jest. Więcej. Także, jak widzimy, jest dużo rzeczy jeszcze do zrobienia. Ja życzę no, pomyślnego udziału dzisiaj w otwartych drzwiach NFZ, u które się zaczynają chyba od dziewiątej, a wy będziecie tam od dziesiątej, tak? Myślę, że nasza pani jest od 8. A, już jest od 8. To świetnie. Dziękuję panu za tę rozmowę. Naszym gościem był pan Kazimierz Jednoruk, założyciel i prezes fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. Dziękuję. Dziękuję poglądy i osądy.